Gdy mamy ochotę na coś słodkiego, często szukamy przepisów na proste i szybkie ciasta. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić to pyszne ciasto, którego taki spory kawałek ma tylko 4 g węglowodanów netto. Oprócz czekoladowej polewy w środku znajdziemy również kawałki czekolady. Do większego naczynia przekładamy 3 całe jajka i dodajemy erytrytol. U mnie są to 2 łyżki, ale można także użyć więcej, zależy jak słodkie ciasto lubicie. Za pomocą miksera ubijamy jajka, aż powstanie jasna i puszysta piana. Następnie dodajemy do niej jogurt grecki, można także zamienić na śmietanę 12 lub 18%. Dalej rozpuszczone chłodne masło i miksujemy tylko do połączenia składników. Teraz czas na suche składniki. Mąką kokosową połączoną z łyżeczką proszku do pieczenia, sporą łyżką kakao, wiórki kokosowe oraz aromat waniliowy. Po raz ostatni miksujemy ciasto, aż będzie tak wyglądać. Dwa kawałki gorzkiej czekolady siekamy drobniej i dodajemy do przygotowanego przed chwilą ciasta. Mieszamy. Foremkę o wymiarach 15 x 15 cm wykładam papierem do pieczenia. Można także zamiast takiej formy użyć na przykład keksówki. Do formy przelewamy ciasto i wyrównujemy wierzch. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika do 180 stopni Celsjusza, opcja grzania góra-dół, na około 40 minut. Sprawdzamy za pomocą patyczka, czy ciasto się już w środku upiekło. Gdy ostygnie, przygotowujemy polewę. 2 kostki gorzkiej czekolady łączymy z łyżką masła orzechowego 100%. Lekko podgrzewamy, aby składniki się połączyły. Jeszcze ciepłą polewę rozprowadzamy na cieście i jest już ono gotowe. Można je wstawić jeszcze na około 30 minut do lodówki, aby polewa stężała, ale nie jest to konieczne. Wszystkie składniki, których użyłam do przygotowania tego ciasta, znajdziecie w opisie pod tym filmem. Ciasto nie jest suche w środku, natomiast jest lekką nutką kokosa i czekolady. Materiał został przetłumaczony przy wsparciu Eleven Labs. Zapraszam do wypróbowania przepisu, komentowania oraz na kolejne moje przepisy.